przypomnieć o tym, że wiceminister Krzysztof Łanda podał się wczoraj do dymisji. Brawo! To też późno. Tak. Jest brawo, to osoba wymieniona w petycji. Ale już zrobił, co trzeba. W petycji stop lobbystom koncernów farmaceutycznych w administracji publicznej. W petycji, która powstała w obronie lekarzy. Lekarzy oraz rodzin terroryzowanych w Polsce. Terroryzowanych za to, że upominają się o podstawowe prawa człowieka, pacjenta, a nawet konsumenta. Osoby wymienione w tej petycji nigdy nie były zmuszone wypełniać oświadczeń o braku konfliktu interesów, podczas gdy jest to standard, na Zachodzie. Przed każdym posiedzeniem komitetu, który decyduje o wydaniu wielu milionów publicznych pieniędzy na kolejne szczepionki, takie osoby w Niemczech są zmuszone składać deklaracje o braku konfliktu interesów. W Polsce wszelkie te gremia, nawet nikt o to nie pyta, podczas gdy jest wiadomo, że one nie pobierają pensji za to doradzanie. Czyli kto im płaci? No. Nie wiadomo. No. Naczelna Rada Lekarska również nie składa oświadczeń o braku konfliktu interesów. W czyim interesie działa? Nasze dzieci są indoktrynowane już od przedszkola ulotkami producentów szczepionek. Dlaczego w podręcznikach promuje się jednostronny obraz szczepień jako dobrodziejstwa, które nie ma zupełnie skutków ubocznych? Dlaczego nikt nie informuje rodziców, a nawet lekarzy o tym, że szczepionki mogą wywoływać niepożądane odczyny i powikłania poszczepienne, uszkodzenia poszczepienne i zgony? My właśnie tego doświadczamy. I to my jesteśmy zmuszani do kolejnych szczepień. Nie wygracie z nami, bo my walczymy w obronie naszych dzieci. Brawo! Również ja zostałam podana do sądu właśnie za wymienioną wcześniej petycję. Ale to nie jest moja petycja. To jest petycja Stowarzyszenia Stop NOP w imieniu tysięcy i milionów polskich rodzin. Brawo! Dlatego podając mnie do sądu, wy powiedzieliście wojnę nam wszystkim. Nie szkodzi, że na mnie pada. Jak wspomniałam, my czekamy na burzę, która oczyści to powietrze, która zmiecie to, co złe z tego kraju i spowoduje, że będzie pełna informacja i wolność wyboru. Justyna, ale my już wygrywamy, bo Łanda się podał do dymisji. No. To jest pierwszy... Ale on powinien być zwolniony, a nie podać się do dymisji. Ale dobrze, ale stało się, ale już się stało. Za głośno by było, gdyby został w dymisji. Ale stało się. Stanowisku. Kim jest pan Radziwiłł, że takiego człowieka usadził jako swoją prawą rękę na najwyższym szczeblu władzy? Ale już się stało. Podał się do dymisji, nie ma go. Czyli wygrywamy. Czy kolejny do dymisji poda się pan Marek Posobkiewicz? Raper PiS-u! Pan minister, zamiast przyznać, że mamy rację mówiąc o tych wszystkich problemach, nagrał piosenkę rapując. Czy to przystoi głównemu urzędnikowi? No. Nie, to była wyjątkowa bezczelność. Zaśpiewał zaszczep swoje dziecko. No. A my mu zaśpiewamy: weź odpowiedzialność za swoje decyzje. Dokładnie. Brawo.